ekstremalnych warunkach. Słuchaj, stary. Wiem, o co ci chodzi. Ale jak chcesz być kochany, to kup sobie owczarka. Pociąg pospieszny jaki. Przewoz regionalny z Wrocławia do Suwałk. Przedłużyć mam miała Białystok. Jedzie na to siódme. Na tym ekranie wyraźnie widać, że to Andrzej M., prezes firmy Biotech Poland, zamordował swoją podwładną Alicję M. Nagranie dostarczył nam podejrzane morderstwo reżyser, który walczy o dobre imię. Ze strony Biotech Poland pojawiły się podejrzenia co do autentyczności nagrania. Zapytaliśmy opinię ekspertkę w dziedzinie montażu filmowego. Nagranie jest jak najbardziej autentyczne. Poddaliśmy próbę szczegółowej analizie i zapis jest oryginalny. A został skopiowany właściwie wyłącznie w celach bezpieczeństwa. Nie, pani prezesie, przysięgam, to nie ja, no. No. Nie wiem, naprawdę, jak to nagranie mogło wyciągnąć do... Tak, oczywiście, zaraz będę, tak. Proszę pana, ta kobieta ma dla pana jakąś sprawę. Pan jest z Biotech Poland, tak? Tak, słucham. To nieprawda, że wasz szef zabił tamtą laskę. Spokojnie, na pewno wszystko się wyjaśni. Zapewniam panią, że nasz prezes jest niewinny. To nagranie w telewizji to jest wielkie oszustwo. Tym razem się zabezpieczyłem. Wreszcie wyjdziesz na swoje. Wiesz, ale nadal nie wiem, po co kazałeś mi tam ściągnąć tego reżysera, nieudacznika. Bo to on jest tym zabezpieczeniem. Będzie po mojej stronie, jeśli tylko prezes zacznie używać swoich jakichś wojennych sztuczek. A nie boisz się, że się dogadają? Sam prezesa. On nie idzie na żaden układ. Ale ze mną będzie musiał. Zostawisz mi swoją komórkę? Będę ją potrzebował na konfrontację. Wyślę tylko SMS-a do mamy. Thank you.
do czego. Myślałem, że to ty mnie tu ściągnąłeś. A powiedz mi, dlaczego ty zabiłeś tę biedną dziewczynę? Za dużo mężczyzna. A nie mogę się jej przykupić? Mogę. Ale gdybym jej zapłacił, to musiałbym płacić wszystkim. Co tak grożysz? A bo już nic nie musisz mówić, wszystko nagrałem. A ja one brałem. I co, frajerze? Wychodzi na to, że zmieni się układ sił. A ile osób wie o tym nagraniu? Nasza trójka. I jeszcze jedna będzie wiedziała, co robić, jakby mi się coś stało. Wiem doskonale, co robić. Odkryłam twój depozyt, a nagranie skopiowałam. No i układ sił rzeczywiście się. Przeceniłeś swój reżyserski talent. A, to my się znasz. Mhm. Od dawna. Zresztą to on mnie namówił, żebym się do ciebie zgłosiła. A ty niestety okazałeś się mało pojętnie zdolny. Ale to nic. Twoje dzieło jest już u prokuratora. W więzieniu nauczysz się robić film. Czujesz asymetrię niewoli. Cięcie. Symetrię niewolskiego, drobiazg. Co ty tak ciągle kaleczysz te nazwiska i tytuły? Z lekcji jakąś masz? Dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękuję wszystkim. Muszę wstać jutro rano do biura. Widzimy się w czwartek.